Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. To magazyn Strefa Gospodarki. Agnieszka Moskaluk, Andrzej Kajl, członek zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak co miesiąc trochę przyglądamy się gospodarce i temu, co dzieje się w naszym regionie. No właśnie, jak się dzieje, jeśli chodzi o bezrobocie, bo wszystkie dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że bezrobocie sukcesywnie spada. Ono już jest bardzo niskie i tak naprawdę i porównując z miesiąca na miesiąc i zestawiając rok do roku, to bezrobocie jest coraz niższe. 3 z kawałkiem procent, jeśli chodzi o Gorzów, 5,5%, jeśli chodzi o województwo lubuskie. Czy to jest tylko dobrze, czy niekoniecznie jest to taka jednoznaczna przesłanka? No i około 6%, jeżeli chodzi o kraj, z tego, co się orientuje. No oczywiście im mniejsze bezrobocie, tym zdecydowanie lepiej dla nas wszystkich. To prawda, ale tutaj rodzi się pytanie, czy to bezrobocie maleje dlatego, że osoby, które były zarejestrowane jako pozostające bez pracy, wypadły z systemu, czy dlatego, że powiększa się, czy istnieje, funkcjonuje szara strefa, czy dlatego, że rzeczywiście tego bezrobocia nie ma. Bo z jednej strony właśnie mamy to malejące bezrobocie, z drugiej strony mamy informacje od pracodawców, którzy mówią, nie mam rąk do pracy i przyjmę ludzi do pracy, oni tej pracy z różnych powodów nie chcą, bo albo no nie odpowiada jest, ich ambicjom, albo nie odpowiada im finansowym potrzebom. To jest najbardziej prawidłowym wyznacznikiem tego, czy mamy bezrobocie, czy nie mamy bezrobocia, bo możemy mówić o cyfrach, możemy mówić o procentach, możemy zastanawiać się nad tym, co większość tych ludzi, którzy się przemieszczają po mieście między godziną 8 a 16 robi. Czy ma drugą zmianę, czy nie chce pracować. Możemy mówić o tym, że powiedzmy dobrze sytuowani mieszkańcy naszego miasta przychodzą do OPS-u po pomoc. To tym niech się zajmą socjologowie, bo ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy tej pracy jest za dużo, czy tej pracy jest za mało. Oczywiście mamy różne wyobrażenie. To jest proste, nie? Nikt z nas nie jest zadowolony z tego, co w danym momencie robi i wiedzą, że nigdy nie zarabia się tak dużo, żeby nie można było chcieć więcej. Oczywiście, ale niech przedsiębiorcy powiedzą o tym, czy mamy to bezrobocie, bo krążą dwa takie jak gdyby mity wśród przedsiębiorców zainteresowanych powiedzmy lokowaniem swoich inwestycji w konkretnych miastach, prawda, miejscach. Oczywiście, gdzie im wyższe bezrobocie, tym łatwiej znaleźć ręce do pracy, prawda? Ja zawsze w tym momencie pokazuję Kostrzyn, moje rodzinne miasto, jako przykład miejsca, w którym no, oczywiście moi koledzy przedsiębiorcy powiedzą, Andrzej, nie przesadzaj, bo to nie jest takie proste, prawda? Ale w którym bezrobocia praktycznie nie ma. Mamy wiele zakładów produkcyjnych, no kilka tysięcy, no, niespełna 18 tysięcy miasto, kilka tysięcy ludzi pracuje w przemyśle i każdy inwestor, który przychodzi, znajduje na swoim stole kilkadziesiąt do nawet 200 podań o pracę. Oczywiście im większe zatrudnienie w konkretnym regionie, tym łatwiej jest o pracownika, bo to jest stara prawda, prawda stara jak świat, że nie każdy, tak jak powiedzieliśmy, nie każdy z nas jest zadowolony z tego miejsca, w którym jest, nie każdy z nas, każdy z nas zarabia oczywiście za mało i co drugi, albo nawet co dziesiąty jest zainteresowany zmianą miejsca pracy, więc ci pracownicy, którzy szukają swojego miejsca na świecie, w końcu je znajdą, a to powoduje, że tych podań o pracę w miejscach, gdzie jest pełne zatrudnienie, jest więcej od miejsc, w którym to bezrobocie sięga nawet 10%. Bo jeżeli mamy do czynienia z miejscem, w którym rzeczywiście bezrobocie jest tak wysokie, jest to bezrobocie już takich, nazwałbym je chyba na mnie bardziej strukturalne, prawda? Te osoby nie poszukują pracy, te osoby odwykły od pracy. Są to tereny bardzo często po PGR-owskie, prawda, gdzie ktoś o tych ludziach zapomniał. No i przyczynił się do tego, że to jest tak jak z majątkiem. Sytuacja, którą się dziedziczy z pokolenia na pokolenie i właśnie no, z tym też
trzeba byłoby zawalczyć w taki sposób, żeby tym ludziom pokazać nowe perspektywy, nowe możliwości, może też ich nie rozpieszczać jakimś, powiedzmy, jakimś wsparciem socjalnym ze strony państwa. Tak jak ja jako stary wędkarz mogę dać wędkę, jakąś przynętę i trzeba dać wędkę, ale też nauczyć łowić. Dlatego patrząc na tym, jakie środki wpływają do naszego państwa z Unii Europejskiej, właśnie na szkolenia, na przekwalifikowanie, na nauczanie ludzi, no pójdźmy też w tym kierunku i rzeczywiście skoncentrujmy się na tych miejscach, w których do tego pracownika jest trudniej. Ale to też nie jest takie do końca, jak to się mówi, problematyczne, bo przedsiębiorcy też znaleźli na to swoje rozwiązania, zatrudniając firmy transportowe, dowożąc pracowników właśnie z tych miejsc, w których tacy ludzie mieszkają i taką pocztą pantoflową roznosi się bynajmniej wśród naszych firm, że rzeczywiście w tej firmie całkiem nieźle płacą. Słuchaj, podstawiają autobus, a jedź ze mną, pojedź, wiesz, opuść ten dom na tą chwilę, może rzeczywiście... Zmień perspektywę, prawda? Dokładnie, ci się w życiu polepszy. I to obserwujemy. Do naszych firm dojeżdżają dziesiątki, jeżeli nie setki autobusów z całego regionu, penetrując dokładnie te najdalej wysunięte w lasy siedliska i wyłuskując tych pracowników. I to jest... I być może dla nich to jest jedyna szansa, czy jedna z niewielu szans na to, żeby znaleźć pracę, czy trochę zmienić swoją perspektywę i swoje myślenie o sobie samym, tak? To, że ta z perspektywy firma pracownika, przywiezie busa tak, ale, i zabierze mnie do pracy, później odwiezie ale, do domu. Pani redaktor, to, co jest najważniejsze też w tym momencie, powiedzmy, polityki gospodarczej, jeżeli obserwuje się to, o czym powiedziałem przed chwilą, jak ci przedsiębiorcy działają, jak oni eliminują nasze problemy społeczne, nasze, czyli tutaj tych, przecież jestem też radnym powiatowym, czyli powiedzmy politykiem tego, na szczęście, najniższego szczebla, samorządowcem, któremu zależy na tym, żeby ten region się bardzo mocno rozwijał. I jaką doniosłą rolę oni spełniają, tak? I należy podkreślić właśnie obowiązek wspierania właśnie tych przedsiębiorców, stwarzania im najlepszych, jak to się mówi, rozwiązań prawnych, dogodnego systemu podatkowego, prawda, po to, żeby nie patrzeć na to, ile oni zarabiają i że się bogacą, że jeżdżą świetnymi samochodami, no bo oni tego nie ukradli, oni to wypracowali, a im lepiej będzie im się powodziło, tym prawdopodobnie będą w końcu chcieli też i lepiej płacić i może my będziemy troszeczkę mniej niezadowoleni jako potencjalni pracownicy. By tak było. A za moment z panem Andrzejem Kajlem zajrzymy sobie trochę do portfeli. Zaraz wracamy do rozmowy. Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl